Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC.pl, lepsza strona Włocławka. W projekcie Tydzień Kobiet w WLC. Dzisiaj moimi gośćmi wspaniałe trzy kobiety. Alicja Szafrańska, psychodietetyk, instruktor tańca. Tak. Monika Poraj-Różańska, blogerka modowa od 10 lat na rynku włocławskim. Dzień dobry. I Agata Cybuchowska, influencerka i ambasadorka bielizny, słuchajcie. Drogie panie, zaprosiłam was do studia w ramach projektu Tydzień Kobiet w WLC, ponieważ moim zdaniem bardzo emanujecie kobiecością. Pokazujecie to, czego nie mają mężczyźni, czyli te kawałki ciała, jeżeli mogłabym tak dość biologicznie, anatomicznie to nazwać, które wyróżniają nas pod względem płci. Nie boicie się tego robić, nie wstydzicie się tego. No i chciałam się zapytać was w pierwszeństwie, jak wyglądała wasza droga do tego momentu, do którego jesteście pod względem kobiecości takiej fizycznej, bo nie mówię tutaj o tej intelektualnej, ale takiej fizycznej kobiecości, którą reprezentujecie. Ala, zaczniesz? Jasne. Ja bym powiedziała, że ta droga się zaczęła już od takiego nastoletniego życia, gdzie no, nie akceptowałam siebie, no bo wtedy, jak ja akurat byłam nastolatką, no była też propagowana taka sylwetka, no bardzo wychudzona, jak z wybiegów, właśnie takie XXXS i chciałam wtedy być jak najchudsza. Gdzieś tam przeszło to przez i zaburzenia odżywiania, gdzie jednak zawsze mówię, przełożyło się to na pozytywny aspekt, bo jestem psychodietetykiem i teraz mogę pomagać w tym aspekcie innym, ale zdecydowanie dopiero myślę, że parę lat temu tak całkowicie siebie zaakceptowałam i to, że właśnie mam kawałek pośladka, to jest dla mnie atut, a nie coś, co bym chciała zmienić. Fakt, że ja też się poruszam w tym fit świecie, gdzie rzeczywiście, no, czy budowanie pośladka, czy ogólnie umięśnione ciało jest bardziej propagowane niż to z wybiegów, więc to na pewno też mi ułatwia, co nie zmienia faktu, że social media propagują, no, skrajne często, tak naprawdę, bo teraz mamy albo bardzo też wychudzone, chłopięce sylwetki, albo z kolei z drugą stronę to poszło, że naprawdę dziewczyny, które są otyłe, oczywiście ja nie mam nic do otyłości kogoś, tak, jeśli się kobieta w ten sposób czuje. Powiedzmy sobie szczerze, otyłość jest niezdrowa. No, właśnie chciałam powiedzieć, że jako tutaj dietetyk, no też nie powiem, że to jest zdrowe, chociaż jeśli ktoś się w tym dobrze czuje i kobieco, okej, dla mnie jest to okej, ale nie zdarzyło mi się jeszcze mieć pacjenta, który powiedział: wiesz, Alicja, przed odchudzaniem czułam się lepiej, na przykład, tak? Więc też bym powiedziała, no, że ta droga jednak, to nie tylko powinna być jakaś tam praca nad swoim ciałem, ale przede wszystkim nad tym poczuciem właśnie własnej wartości, bo to później jakby finalnie kończy się tym, że my doceniamy swoje atuty i je podkreślamy, a nie szukamy dziury w całym i tylko to, co byśmy chciały zmienić w sobie. Okej, okay. Monika? Jak twoja droga do kobiecości? Od kiedy ona się zaczęła? Odrodzenia się zaczęła. Zawsze chciałam być kobieca, zawsze mamie podkradałam sukienki z szafy, zawsze mnie po prostu inspirowały takie prawdziwie eleganckie kobiety, ikony mody. I od najmłodszych lat dążyłam w tym kierunku jako bardzo brzydkie dziecko. Brzydkie, takie naprawdę nieładne. Nie masz problemu, żeby mówić tak o sobie? Nie. Zawsze byłam dużo mniejsza od rówieśników, wolno się rozwijałam, że bardzo późno biust mi dopiero w drugiej klasie liceum jakieś pojawiły się kształty w ogóle u mnie, więc też byłam krytykowana w podstawówce jako z przodu plecy, z tyłu plecy. No, każdy właściwie aspekt, jak to wśród rówieśników młodych dzieci był krytykowany. Ale oczywiście miałam świadomość tego, że jestem niezbyt atrakcyjnym nastolatką. Natomiast cały czas nadzieja mnie nie opuszczała, że to się kiedyś zmieni, tak jak u Ani Shirley i książce Ani Zielonego Wzgórza. Więc zawsze miałam tą nadzieję i chciałam być zawsze taka bardzo, bardzo kobieca. Agata? Ja od zawsze byłam pewna siebie i podkreślałam tą kobiecość, dbałam o swój wygląd i o to, jakie ciuchy sobie dobieram. Ale myślę, że takim przełomowym momentem był wypadek, gdzie po prostu usiadłam na wózku i wtedy chciałam podkreślać jeszcze bardziej tą swoją kobiecość, pokazać, że kobiety niepełnosprawne mogą tak samo pięknie wyglądać jak kobiety sprawne. I też właśnie chcę tutaj skupić się na takiej
grupie odbiorców, gdzie są to kobiety na wózku, żeby naprawdę podkreślać tą swoją kobiecość, nie bać się tego, nie wstydzić, bo każda kobieta jest piękna, taka jaka jest, nie musi nic sobie zmieniać, więc no myślę, że tutaj ten wózek tak jakby jest takim teraz moim priorytetem, żeby wpuścić to w świat i pokazać, że ta kobiecość jest naprawdę czymś pięknym. Ty jesteś ambasadorką marki bieliźnianej? Dobrze? Zgadza się. Zgadza się. Jak to się stało? Pewnego dnia po prostu butik z bielizną odezwał się do mnie, czy chciałabym promować ich bieliznę. Mhm. Najfajniejsze było w tym to, że oni stawiali w tym swoje pierwsze kroki, zaczęli dopiero otwierać pierwsze sklepy, szyć pierwsze komplety bielizny. I ja tak jakby pomogłam im zbudować tą całą markę od podstaw, cały czas jestem z nimi. I im więcej oni też mają tych obserwujących, tych klientów, ja też bardzo się cieszę, że mogłam puścić świat kawałek siebie, pokazać, że jako osoba na wózku mogę również dobrze wyglądać i reklamować tą po prostu bieliznę, z czego jestem bardzo dumna, bo nawet ostatnio dostałam wiadomość, że moje zdjęcie wisi w sklepie, to już w ogóle dla mnie było bardzo dużym tak jakby zaszczytem. Więc myślę, że no tutaj to promowanie pójdzie mi w dobrą stronę. Teraz Ala mówiłaś jeszcze w międzyczasie, że promowana jest kobiecość. Promowane są figury między XXS do tam XXXL, a nie ma nic pośrodku. Co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy wpływać na młodzież, żeby nie było tendencji do nadmiernego odchudzania? I do tego, żeby ta młodzież dobrze się czuła w takich rozmiarach, jak wy macie. No myślę, że przede wszystkim edukacja społeczeństwa, więc no jeśli ja mamy jakiekolwiek zasięgi, tak, czy tutaj nawet teraz mówimy, czy no, nakażę na swoich profilach, gdzieś tam możemy przemawiać również do młodzieży, bo no, mnie na przykład też nastolatki w jakiś sposób tam obserwują, no to przede wszystkim o tym mówić, że no, żadna skrajność nie jest dobra, tak naprawdę w niczym w życiu, tak? Więc jeśli masz rozmiar S, M, L, XL, to jest nadal okej, tak? I często właśnie te rozmiary to są zdrowe rozmiary, nawet jaką miała powiedzieć jako dietetyk, jeśli chodzi o zdrową masę ciała, zdrowe BMI. Więc teraz, no tak naprawdę no, trzeba byłoby w tym aspekcie edukować. I dzieci również w szkołach, co niestety mi się nie podoba, no, ale u nas w szkołach w ogóle ten aspekt nie jest poruszany, tak? Więc no wszystkie te kampanie, które gdzieś tam propagują tą normalność, tak? Bo teraz właśnie nam brakuje tej normalności. Więc jak najwięcej myślę o tym mówić, robić różne kampanie, tak naprawdę w swoim środowisku gdzieś to cały czas propagować i myślę, że to jest jedyna jakaś tam droga do tego. Monika, co ty myślisz? Myślę o tym, że poczucie własnej wartości jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby czuć się dobrze niezależnie od rozmiaru, od wyglądu, bo nie tylko chodzi o sam rozmiar, ale też o urodę, o typ urody, żeby siebie akceptować, czyli tutaj albo praca z psychologiem, albo praca z rodzicami, ktoś, kto wychowuje dzieci, ma największy wpływ na to, jak one się jednak czują, ponieważ nastolatki czy kobiety naśladują swoje matki, jeśli one się czują niekomfortowo same ze sobą, to dziecko już to nabywa, jakby obserwując mamę od najmłodszych lat. Więc myślę, że tutaj jest problem, żeby jednak ta psychika i żeby czuć się dobrze samym ze sobą, to praca jest niezbędna. Agata? Ja myślę, że właśnie tak jak dziewczyny powiedziały, ta pewność siebie to jest kluczowa, żeby tym wszystkim działać, ale też właśnie media społecznościowe, bo są reklamowane skrajności, że dziewczyny patrzą, że chudość jest świetna, grubość też jest świetna. Ale przepraszam, że ci wejdę w słowo, przecież powiedzmy sobie szczerze, że co jakiś czas na pudelku jest informacja. Nie wiem, ktoś tam przerabiał sobie zdjęcie, bo widać skrzywione firanki, czy tam zasłonki, czy więc te wszystkie celebrytki warszawskie też gdzieś tam czują się mało pewne siebie, skoro same przerabiają swoje zdjęcia. Myślisz, że one są pewne siebie? Nie, myślę, że są bardziej zakompleksione niż my, niż nam się wydaje. I dlatego też ja tak uważam, że potrzebują różnych tych poprawek, bo chcą się wkleić w te ramy tego, czego my w sumie oczekujemy, my jako widzowie. Dziewczyny też poprawiają swój wygląd, bo myślę, że też tutaj właśnie te media społecznościowe na nie wpływają, bo patrzą, że a dziewczyna, nie wiem, która ma bardziej zarysowaną talię, ma więcej followersów i więcej lajków, a ja jestem trochę grubsza, więc pewnie tym jest spowodowane, jak wyglądam i nikt dlatego mnie nie lubi.
Teraz powiedziałaś o tych followersach. Wiem, że macie dużo followersów u siebie. Monika, masz 88 tysięcy. Tak jest. Ala? No ja nie mam ten duży, ja mam ponad 2000. Mhm. Agata? 11 tysięcy. No to całkiem sporo. Powiedzcie mi szczerze, co oczekują od was wasi followersi? Oni oczekują, że jesteście kobiece? Oni dlatego was obserwują, że jesteście kobiece? Nie. Ja myślę, że u mnie to z tego niestety wynika, ponieważ jakichś tam dużych treści ja nie drukuję, nie publikuję. Myślę, że u mnie akurat z tego to wynika, tak. Z tej kobiecości. Zaobserwowałam nawet taki trend, że zdjęcia, na których mam dekolt, mają zdecydowanie wyższą liczbę lajków niż te bez dekoltu. No, przykre to jest, ale niestety to jest prawda. Tak. Agata? Bielizna się lepiej sprzedaje na zdjęcia? Tak, oczywiście, że powiem tak, nagość zawsze się sprzedaje i właśnie też tak jak powiedziałaś, jak patrząc zdjęcie, gdzie jesteś w golfie, a na przykład jest się w biustonoszu, no to jest zupełnie w ogóle inny odzew na goście. Ja nie wiem, bo ja ciągle w dresach na zdjęciu. Ale czego oczekują ode mnie moi obserwujący? Myślę, że takiej prawdy, jaka ja jestem naprawdę, jak też działam w tym swoim społeczeństwie. I też osoby, właśnie dużo osób na wózku też mnie obserwuje ze względu na to, że poruszam takie tematy jak seksualność, pewność siebie, gdzie dla nich to jest taka nowa rzecz, gdzie wstydzą się rozmawiać o seksie, jest to temat tabu, a ja jestem bardzo otwarta na ten temat, gdzie można by było myśleć, że jestem osobą na wózku, to powinnam raczej unikać tego tematu. A jestem bardzo otwarta, dużo o nim piszę, rozmawiam z innymi, też udzielam tak jakby takich rad przez pryzmat macierzyństwa kobiety na wózku, więc ja myślę, że tutaj nie mam z tym problemu. Okej. Okay. Powiedziałaś, że tą ważną cechą, żeby mieć ten rozmiar kobiecy i wyglądać kobieco, jest pewność siebie. A czy wy jesteście silne? No to może ja zacznę. To zdecydowanie myślę, że w tej chwili czuję się silną kobietą, ale to była długa praca też nad tym. No i dwa, żebyśmy też podkreśliły, że jakby silna kobieta to nie oznacza, że nie mamy żadnych słabości, czy nie potrzebujemy czasami od kogoś dostać pomocy, tak? Bo my kobiety, jak już jesteśmy silne i niezależne, to często mamy problem z tym, żeby poprosić o pomoc, no bo przecież ja sobie poradzę. My tak naprawdę sobie, no, kobiety ze wszystkim poradzą, tak? Ale czasami warto coś oddelegować dla mężczyzny, po prostu. I nie powinno być to dla nas problemem, ale tak myślę, że aktualnie jeszcze jestem przed 30 i mogę powiedzieć, że się czuję silną kobietą. Okej, Monika, czujesz się silna? Nie, nie czuję się silna, nie jestem raczej silna, nie jestem niezależna. Jestem zależna właściwie w wielu takich prostych rzeczach od mojego partnera, który jest ze mną i zawsze mnie wspiera. Natomiast ja mam silny charakter, silną osobowość, nie przejmuję się pierdołami, po prostu. Nie przejmuję się rzeczami, które nie mają głębszej jakiejś tam wartości, czyli hejt, czyli jakieś bezsensowne komentarze, które nic nie wnoszą do mojego życia. Skupiam się na konkretach, ale silna to chyba nie jestem i już chyba nie będę. Okej. Okay. Agata? Ja myślę, że tak i że od zawsze byłam silna. A po wypadku stałaś się silniejsza? Jeszcze bardziej, bo dużo osób też ode mnie się odwróciło, moich znajomych. Z powodu wypadku? Tak, no bardzo, bardzo dużo się odwróciło. To też dało mi taką siłę, gdzie chciałam pokazać, że dam sobie ze wszystkim sama radę. I też z każdym, można powiedzieć, kolejnym etapem w moim życiu, im więcej na przykład też osiągam albo spełniam swoich marzeń, robię się jeszcze bardziej silniejsza, bo więcej osób zaczyna pluć jadem w moją stronę i to buduje taką we mnie jeszcze większą siłę. I czyli hejterzy cię motywują. Tak. To bardzo, tak jak mnie. Bardzo. I im bardziej im zajdę za skórę, tym bardziej mnie to tak buduje, że jeszcze bardziej wam pokażę i jeszcze więcej zobaczycie. To jak zostałaś ambasadorką bielizny, to chyba jeszcze więcej hejterów miałaś, co? No, pojawiły się niepochlebne komentarze, że matce nie wypada się rozbierać tak przed obiektywem, że to mój mąż sobie pomyśli, że takie rzeczy tylko w sypialni się pokazuje, no ale na litość boską jakąś bieliznę trzeba zareklamować, na wierzchu się jej nie zareklamuje. Ale ja nie mam z tym problemu, niech sobie komentują. Też właśnie myślę, że komentują osoby te, które nie mają co robić w ogóle w życiu, nie mają chyba pracy, zajęcia, bo no ja mam co robić, więc nie mam czasu w ogóle komentować, komukolwiek odpowiadać też. Ja też sama ograniczam w ogóle social media, żeby odciąć się od tego, bo wiem, że przesiadywanie zbyt długo w tym nie daje zbyt takich, no, dobrych efektów. Więc ja też ograniczam i hejterów mam gdzieś. Okej. Okay. A ty masz hejterów gdzieś, Ola? Miałaś z nim do czynienia?
Tak, miałam jak kiedyś, wstawiałam właśnie, to było w ramach konkursu chyba z Gazety Pomorskiej, gdzie wstawiałam swoją choreografię Sexy Dance i się pojawiły komentarze na zasadzie, że no, bardzo ładnie nadają się do klubu ze stripteasem na przykład, tak? Powiem szczerze, że już wtedy byłam na tym etapie, że nie uderzyły mnie te komentarze. Bardziej wzięłam na siebie odpowiedzialność za to, że tańczyła ze mną wtedy dziewczyna, która była nastolatką. No to bałam się, że w jakiś sposób te komentarze mogą dotknąć ją. Ale no, no zdarzają się zawsze jakieś, tak powiem, niepochlebne komentarze. Tylko znowu, to jest też problem u nas często z niedowartościowaniem, że jak się czujemy no mało pewni siebie, mamy problem z poczuciem własnej wartości. To co, lepiej kogoś rzucić kamieniem, tak? Myśli? Że się wtedy lepiej poczują? Oczywiście, że tak. Ja myślę, że oni nawet się lepiej nie poczują, ale myślą, że się lepiej poczują, bo to jest ta różnica. Że jeśli nie jesteśmy z siebie zadowoleni, sfrustrowani jesteśmy życiem, ktoś robi co lubi, ma swoją pasję, jest szczęśliwy. To nie ma czasu nienawidzić innych, prawda? Dokładnie. I wtedy ta osoba, która jest po przeciwnej stronie barykady, no ona myśli, że jeśli nam, nie wiem, naprawdę napisze coś niefajnego, to w jakiś sposób nas uderzy, a często albo to po nas spłynie, albo tutaj jak Agata, że to zmotywuje. Nie powiem, że mnie to akurat motywuje, ale raczej to po mnie spływa. Bo ja ewentualnie mogę się przyjąć, jeśli ktoś mi coś powie prosto w oczy, ale tak naprawdę no, w naszym życiu uważam, że powinniśmy mieć parę osób, tak naprawdę, żeby je policzyć na palcach jednej ręki, których zdanie dla nas się liczy. Jeśli nie jesteś na mojej liście osób, które zdanie się liczy, to twoje zdanie, sorry, nie ma znaczenia. Ja mam takie po angielsku, ale nie będę mówiła, bo jest trochę, trochę nie na antenę. Monika? Spływają po tobie komentarze hejterów? Tak. Tak, zdecydowanie. No, śmieszą mnie bardzo często, bo one są śmieszne. A pojawiają się u ciebie? Już teraz rzadziej, ale kiedyś było ich więcej. Mój taki ulubiony hejterski komentarz to jest uroda tęskniąca za rozumem. Tak, jeszcze kiedyś miałam, że chciałam chyba płynąć statkiem do Paryża, ale utknęłam w Chinach. Coś pod kontekstem modowym, kiedy ubierałam się w second handach. No nie było mi stać na żadne... Ale ja pamiętam cię z tego okresu second handowego i to były świetne stylizacje. Teraz second handy są bardzo modne. Chyba bardziej modne niż były kiedyś, bo tak. Powiedzmy sobie szczerze, promuje się nie tylko ekologicznie, ale też ekonomicznie, prawda? Dokładnie, dla mnie to nie jest żaden wstyd, znaczy w ogóle dla mnie chyba nic nie jest wstydem, co jest ludzkie. Mhm. Wstyd to jest kraść ewentualnie, natomiast ja to, że... Ja dalszą część, ale nie... Natomiast to, że poświęciłam bardzo długi okres czasu na wychowanie dzieci i no nie pracowałam, nie zarabiałam tym samym, więc ubierałam się w second handach siebie, dzieci i tak dalej i niektórym się podobały te stylówki, ale w momencie, kiedy zaczęłam już w Włocławku być o mnie trochę jakby szumu, głośno, to niektóre kobiety to po prostu bolało. Jakim prawem, dlaczego w ogóle ja śmię robić sobie jakieś zdjęcia? I w ogóle, no jak to? Przecież... Chciałam się zapytać, czy to komentują, hejtują mężczyźni czy kobiety? Zazwyczaj kobiety. Kobiety. Tak, zdecydowanie. Prawdopodobnie kobiety, które są nieszczęśliwe i niezadowolone z siebie, bo tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, z badań WHO wynika, że 90% kobiet jest niezadowolonych ze swojego wyglądu i poddałoby się operacjom plastycznym, a tak naprawdę w okręgu moich znajomych to każda moja koleżanka, niezależnie od tego, czy ma rozmiar 36 czy 38, ona się odchudza. Wszystkie chcą być jeszcze chudsze i cały czas jest brak akceptacji. Ja rzadko kiedy się spotyka osobę, kobietę, która powie ci, że nie, jest okej, ja się dobrze czuję ze sobą. Naprawdę to jest jakaś rzadkość. No ja znam taką, ale no nie będę tu na wizji mówiła nazwiska i imienia. Ale to jest przykre, bo nawet jeśli tak powiesz, to od razu patrzą z... jak śmie. Tak, to znaczy, no, razu... A się uważa nie wiadomo za kogo. Tak, dokładnie, że dobrze się... Wrócić, tak, że jak ktoś się dobrze czuje w swoim ciele, to już jest naprawdę jest, często tak. No, jakieś takie negowane, tak? No bo jak ktoś w ogóle jest w stanie powiedzieć o sobie, że jestem atrakcyjny, jestem ładny, czy jestem piękny, to już jest na zasadzie, no, bezczelna. Agata, też tak myślisz jak my? Tak, myślę, że tak. I tu kobiety właśnie tą zawieść taką
w nas wpajają, że, że są bardziej zazdrosne, właśnie przykuwają uwagę do niektórych rzeczy, bo nie oszukujmy się, jak wstawiamy zdjęcie, to mężczyzna nie przykuje uwagi do tego tak naprawdę, jaką masz fryzurę, czy masz brew krzywo namalowaną, a kobieta zawsze taką szpilkę bierze, o Boże, jakie ona ma krzywe brwi, albo ma krzywe rzęsy, Boże, jak ty wyglądasz. Więc myślę, że tutaj kobiety najbardziej wieją szpileczki. No właśnie, ja powiem wam szczerze, jaka była idea Tygodnia Kobiet. Stwierdziłam, że trzeba pokazać kobiety we Włocławku, bo jest wiele fajnych kobiet, a te kobiety gdzieś są zakryte, schowane w domach i nie często się pokazują. No wy akurat jesteście związane z social mediami, więc gdzieś się pojawiacie. Dzisiaj jeszcze rozmawiałam z koleżanką Gosią Safandowską i doszliśmy do takiego wniosku, że brak między kobietami solidarności kobiecej, ale powiedzmy sobie szczerze, między kobietami taki podział, bo nie wiem, czy wy teraz sobie nie rozumiecie, bo część, te kobiety, które coś robią, ja myślę, że się wspierają. Gorzej z tymi, co nie robią. Podział między nimi, między tymi robiącymi, a nie robiącymi. Ja myślę, że te nic nie robiące bardziej hejtują te robiące. Ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie. Nie wiem, czy wy podzielacie z moje zdanie. No i właśnie, to jest pierwsze pytanie. Czy te nie robiące bardziej hejtują? No i drugie pytanie. Co zrobić, żeby jednak ta solidarność kobieca między kobietami była? Powiedzmy sobie szczerze, my jako płeć odmienna od męskiej płci, a my gorzej. Ciąże, miesiączki, menopauzy, tak, zaburzenia hormonalne, powiedzmy sobie szczerze. I to ciągnie się u nas przez lata. Mężczyźni mają jedyny problem z zarostem chyba. My natomiast tak od gdzieś tego 12, 13, 15 do tego 50 roku życia uzależnione jesteśmy w wielu momentach, znaczy no, co praktycznie całe życie, od hormonów, które decydują o naszym samopoczuciu, wyglądzie wielokrotnie, także czujemy się raz lepiej, raz gorzej, raz jesteśmy opuchnięte, więcej kilogramów nam wejdzie. No i my mamy presja społeczna, że przerwa jest. Tak, tak, też o tym od razu pomyślałam. No więc, że mamy być idealne w każdym aspekcie, tak? Że mamy się najlepiej rozwijać. Oczywiście budować super karierę, do tego nienagannie wyglądać, mieć dzieci, a jak nie chcesz mieć, to też już jesteś negowana, no bo jak możesz nie chcieć mieć dzieci? Tak, oczywiście, że musisz mieć dzieci. Do tego... Do mężczyzny nikt nie ma pretensji, jak on nie chce mieć dzieci, prawda? No dokładnie. Czy jest gruby, albo że jest za chudy? Przecież w ogóle nie ma takiej krytyki. Jak jest za chudy, no to jest szczupły, dba. Albo pod oczami, nie? Tak. Nie wyspał się pewnie. Albo nie poszedł do fryzjera, czy cokolwiek. Trzeba o niego zadbać. Nigdy nie słyszałam takich komentarzy. Tak, no bo... Albo źle się ubrał. No jak on wygląda? Przecież to tylko ciągle dotyczy wszystko kobiet. Albo mój mąż pomaga mi w domu, takie pomaga mi. Jak to, jakby, jeśli oboje pracują, no to jak pomaga mi? To powinno być, że razem pracujemy. No ale to tak jak właśnie już rozmawiałyśmy, że no, kobieta ma więcej tej presji na sobie w dzisiejszych czasach i myślę, że najlepszym kierunkiem to jest po prostu no, wyszukiwanie właśnie w swoim środowisku takich kobiet wspierających, no i też takiego partnera, który nas będzie wspierał, nie? Czy są wszystkie wspierające? Ja myślę, że nie, że można się pomylić. Ja myślę, oczywiście, no to zawsze do człowieka można się pomylić, do partnera i można się pomylić do jakiejś naszej przyjaciółki czy osoby po prostu w naszym otoczeniu, ale no po prostu no, czasami taką zasadą prób i błędów, że no jednak patrzymy na te kobiety wokół nas, które rzeczywiście też coś robią, no i tu się wspierać, no bo ja też nie oczekuję, żeby teraz wszystkie mnie wspierały i w każdym środowisku, że znajdę kogoś, kto rzeczywiście będzie jakimś moim kompanem, bo no wszyscy nas nie będą lubić, nie wszyscy podzielają na przykład mój tor, jakiś, który w życiu sobie wybrałam. Dajmy przykład na to, ja nie mam dzieci, nie wiem, czy będę miała, ale aktualnie dopuszczam do siebie myśl, że nigdy nie będę miała, bo nie chcę. I dla niektórych kobiet wiem, że to by było na zasadzie, o mój Boże, jak można nie chcieć mieć dzieci, przecież my jesteśmy do tego stworzone, tak? No ja nie uważam, że jesteśmy do tego stworzone. Jeśli ktoś nie czuje, że chce, no to dlaczego ma iść tym torem, który jest temat taki, schemat utarty troszeczkę, tak? No ja myślę, że kobiecość przejawia się też w decyzyjności. Więc jeśli ja czuję swoją kobiecość w taki czy inny sposób, to to jest moje zdanie i nikt nie powinien mi narzucać swojego rytmu życia. Monika? Hejtują bardziej te nierobiące czy robiące? Myślę, że nierobiące, że człowiek, który jest widoczny, to już po prostu wkurza i budzi się taki, no szczególnie w naszym środowisku zaściankowym, taki po prostu zdziwienie, jak to, dlaczego, przecież w ogóle po co ona to robi, no to jest właśnie, myślę, że raczej tych nierobiących, te, które są robiące, bardziej wspierają, chociaż też nie zawsze,
ale jednak te nic nie robiące więcej hejtu. To co zrobić, żeby te kobiety się wspierały? To jest rola całego społeczeństwa, dlatego że jak wychowujemy dzieci od małego, to jest już tak od zawsze, że dziewczynce się kupuje na gwiazdkę lalkę, a chłopcu samochodzik. Dziewczynce mopa do sprzątania, a chłopcu młoteczek, niech sobie coś tam stuka. I potem tak dzieci rosną i jest takie przekonanie, tak, że my mamy sprzątać, gotować, prać, pracować, wychowywać dzieci, wszystko, a partner to właściwie nie wiem do czego, no tak do dekoracji chyba generalnie to dziecka tylko zrobię. Tak, że cokolwiek się zdarzy w szkole, no to gdzie jest matka? Gdzie jest matka tego dziecka? Wiem, bo tak mam. Nie ma obiadu, gdzie jest matka? Jakby mężczyzna, nie wiem, miał dwie lewe ręce i nie umiał ugotować, czy uprać, posprzątać i tak dalej. Więc to jest cały czas społeczeństwo nam narzuca, że to jednak od tych kobiet się wymaga więcej. Nie wiem dlaczego. Przecież jesteśmy bardziej kruche, jeśli chodzi o fizjonomię, mniej możemy znieść i tak dalej. Nie wiem dlaczego, ale tak jest i trzeba by było zacząć budować zdrowe związki, bo większość z tych, które ja obserwuję, to jednak są na zasadzie zakazów, gdzie nie możesz wyjść z koleżanką do pubu, nie możesz wyjść z koleżanką na imprezę, a jakimś weekendowym wyjeździe to jest w ogóle abstrakcja, kobiecym samym na przykład. To jest naprawdę... Ale partner już może. Ale oczywiście, oni mogą na ryby, oni mogą, bo zarabiają więcej na przykład, a często tak jest, że na tym samym stanowisku mężczyźni zarabiają więcej. To jest potwierdzone niestety. Dokładnie, więc oni sobie roszczą większe prawa i żal mi jest tych kobiet, które w takich związkach są, ale to jest niestety prawdziwe. Mhm. Agata? Zdecydowanie, tak jak dziewczyny powiedziały, hejtują te osoby, które nie robią nic, bo mają widocznie bardzo dużo czasu, żeby przeglądać wszystkich profile i komentować. Ba nawet te kobiety komentują z taką nawiścią, że dlaczego nam się udało, mi się udało, a mi się nie udało, a ja bardzo chciałam, no ale chcieć to nie wszystko, trzeba też zrobić ten pierwszy krok i coś po prostu zrobić, żeby coś w ogóle, cokolwiek osiągnąć. A jeśli chodzi tutaj właśnie jeszcze o to hejtowanie, to też myślę, że właśnie ta zazdrość tego szczęścia, że nie tyle co materialnego statusu pewnej danej osoby. Tak, że widzą, że ojej, jest szczęśliwa, jest zadowolona, ma fajnego partnera, ma fajne dziecko, super się układa w życiu, ma pracę, tu fajnie wygląda i chyba to je tak bardziej boli, ale najgorsze jest to, że one nic nie robią w tym kierunku, bo co z tego, że one tak sobie powiedzą, użalają się nad sobą, a nawet nie pójdzie, nie zrobi jakiegokolwiek kursu takiego samego za samej siebie. Nie tyle, że musi zaraz iść w zawód w tym, tylko coś samej dla siebie i myślę, że tutaj też w sumie jest wina mężczyzn, że te kobiety tak o sobie myślą. No ale no, my niestety nie zmienimy całego świata i nie mamy też na to takiego jakiegoś wpływu większego. No niestety, nie mamy wpływu na inne kobiety, ale może kiedyś ten wpływ będzie i będzie można powiedzieć, że kobiety nas wspierają. A powinno powiedzieć daj Boże, żeby tak było. Bardzo dziękuję dzisiaj moim rozmówczyniom. Trzy emanujące kobiecością kobiety w moim studio. Zacznę od Agaty. Agata Cybuchowska, Monika Poraj-Różańska i Alicja Szafrańska. Bardzo serdecznie dziękuję za miłą rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję.